Dzień dobry. Podstawowe zasady dla uzyskania dobrego dźwięku podczas naszej próby chóru online. Najważniejszy jest oczywiście szybki internet. I najlepiej, żeby nasz laptop albo nasz komputer był podłączony do modemu kablem. Nie polegajmy, proszę Państwa, na Wi-Fi, nie polegajmy na komórkowym 4G, tylko podłączmy nasze komputery i laptopy do modemu kablem, bo tylko dzięki temu mamy pewność, że nasz sygnał będzie stabilny. Drugim punktem jest funkcja Original Sound dostępna na platformie Zoom. A trzecią zasadą jest, że to tylko dyrygent ma podczas próby mikrofon włączony. Chórzyści mają swoje mikrofony wyciszone. Dzięki temu nasz przekaz będzie czysty, klarowny, przejrzysty i chórzyści nie powinni mieć problemu z odbiorem. Dzięki tym trzem prostym zasadom mam nadzieję, że Państwa dźwięk podczas próby chóru online będzie stabilny i klarowny. Tego Państwu życzę. Pozdrawiam serdecznie.